Na stronie isleofman.eu znajdziecie kosmetyki do pielęgnacji brody i nie tylko. Z kodem OFSIKUS dostaniecie 10% zniżki na cały asortyment. Hej, mam tu OFSIKUS i jak pewnie już zauważyliście, to co widzicie przed sobą nie jest czymś, do czego pewnie jesteście przyzwyczajeni na moim kanale. Ja szczerze mówiąc też nie, bo nie gram na konsoli, no ale ponieważ w końcu ten raz na konsolę wyszedł, to wypadałoby sprawdzić, jak on wygląda, czy da się w ogóle w niego grać. Napisałem na swoim kanale, na tam tej karcie społeczności, czy jak to się nazywa, że chciałbym spróbować na tym Wipa zagrać, ale czy coś z tego wyjdzie, a jakbym chciał to od nowa włączyć? Bo tak wiecie, byłoby łatwiej, nie? Zakończ. Tak, żeby było od początku. Pyk. Raz wersja na konsolę. Nie wiem, czy dam radę pograć w takim ustawieniu, w jakim mam to teraz, bo nie podłączyłem konsoli na kablu, jest na Wi-Fi. Pomimo tego, że router jest centralnie przy konsoli, no to jednak spodziewałbym się troszkę lagów. Nie wiem dlaczego zawsze na początku gra uruchamia mi się po niemiecku. Jest jeden skam związany z tą grą. Nie pokażę wam tego, ale na pudełku jest informacja, że jest po angielsku i po polsku. Ale jak się okazuje, a przynajmniej jak sprawdzałem, teraz będę chciał, żebym się zalogował, ale jak sprawdzałem, to języka polskiego tutaj nie ma. Chyba, że się mylę, ale nie powinienem się mylić. To było w game. English, espanol, bla bla bla, japoński jakieś, ruski i tu już gdzieś powinien być polski. Nie ma polskiego. Oszustwo. Ta gra to jedno wielkie oszustwo. Dla tych, co się interesują, gram w tym momencie na... Tu jest Skin Store. Okej. Okay. Czyli nie działa jeszcze. Extras. To tam mnie nie interesuje. Dla tych, co się interesują, gram na Xboxie One X, tak? Tak to się nazywa? Tak, na Xboxie One X. Nie na tym bazowym Xboxie, tylko na Xboxie One X. Nie dlatego, że jakimś jestem fanem Xboxa czy coś w tym stylu, ale tak się składa, że no jeszcze przez jakiś czas będę miał tego Xboxa u siebie. Bo to firmowy i na tym będę próbował. Musimy znaleźć jakiś serwer dla wszystkich tych kozaków, którzy grają w Rasta na komputerze. Zobaczą, o ja pierdziele, tylko 100 graczy, martwy serwer. Czyli tutaj na konsoli wszystkie serwery będą martwymi serwerami dla niektórych graczy. Żebyście od razu wiedzieli, ja nie gram w gry w strzelanki na konsole. Ogólnie nie gram prawie wcale w gry na konsoli. Jedyne, do czego używam pada, to są jakieś tam platformówki czy indie gry na PC-cie. Więc no, nie spodziewajcie się niczego specjalnego po mnie. Już słyszę, że ktoś bije drzewo. A ja nie mam mikrofonu. A w sumie nie wiem, czy to będzie mikrofon działał. Hello? Hello? Can you hear me? Hello? Bo mam mikrofon, mam słuchawki wyłączone do pada i mam mikrofon w nich, ale... Hello? Motherfucker? Motherfucker? Chodź tu. Oho! Rzuć. Rzuć! Kurwa, nie ten przycisk. O tak. A nie! Ała, jaki zasięg! No cóż, spawn location random. Okej.
Ale FPS-y. FPS-y, gdzie wy jesteście FPS-y? Tak staram się zobaczyć, na ilu to działa. Wydaje mi się, że jakoś tam te 60 kratek utrzymuje, ale nie jestem pewien. Nie wygląda na 30 w każdym razie. Ale powiem wam, że tak pomiędzy 48 na przykład, a już albo 60 ciężko jest ogarnąć. No i mówię, nie wiem czy mówię, bo tam się nie... To jest push to talk, ale nie wiem czy mi się wyświetla... Nie podświetla mi się jakby tak, żeby mówiło, więc nie jestem pewien. Ok, jak się lutuje? X, take all. X-em. Bo X-em to jest take. A to jest take all, ok. A którym się je? A, czyli prawym normalnie. To się normalnie przekłada w taki sposób. O, git, nie jest tragicznie. Uuu. Mamy hazmacika, pany. Jak go mam założyć? A, tu jest gir na górze. Okej. Powoli będziemy się do tego przyzwyczajać. Mapy są chyba małe, bo są tam z ledwo 2500 mają. Więc no, zobaczcie, jak dużą część mapy zajmuje na przykład launch site. No co tu jest? Jeden market, bandit cap, stone quarry. Chciałem... to jest dome. Chciałem znaleźć, ale niestety nie ma. Sewer brancha. No ale... no cóż. Oho. Już widać, że w tym padzie troszkę analogi driftują. Już wiem, co mam do roboty, ale to nic. Można gdzieś spingować? Nie. Ja chcę zaznaczyć. Dobra. Nie wiem jak. Jump. Okej, czyli skakaniem wskakuje się, znaczy wchodzi się po mapie, po drabinie szybciej. To już widzę, że na pewno tych 60 nie utrzymuje FPS-ów. Pewnie pamiętacie, że jakiś czas temu zrobiłem filmik o Raście na konsolę, gdzie to był prank i grałem po prostu w Rasta padem. Te wchodzenie na te drabiny to jest takie trochę nieintuicyjne. O. I skoczyłem i już jest dupa. Jeszcze mi piszą, że using jump action will make you go faster i... to jest prank. No ale dobra, to skoro tak się sprawy mają, to idziemy na launch site'a. Będziemy robić Bradley'a. O, tu skrzynka się pokazała. Czy to zostawię w recyklerze? Nie. O nie, muzyka. Options. Audio. In-game music volume. Von Enhanced Instincts. Tak. Ja chcę mieć instynkty. Ja w to gram na gównianych słuchawkach, to wiecie, to, że będę miał gorszą jakość audio, to mnie to jakoś zbytnio nie boli, wręcz przeciwnie. No ogólnie co mam powiedzieć, to raz, no trochę ciężko będzie się przyzwyczaić, widzę, że już FPS-y spadają. Trochę ciężko będzie się przyzwyczaić do strzelania na padzie. Oho. Ty tam sobie bądź. A ja sobie pójdę. Ciekawe, czy można się rozglądać, bo na razie tego nie ogarnąłem. No a przydałoby się. A ja słyszę strzały. Oho. Słychać strzały, słychać. Ale ja tam nie biegnę. Okej, robimy coś hardkorowego, próbujemy wbić się na kulę. To będzie trudna kula, nie? Bo to będzie ta... ze skokiem.
O, ja nie mogę prosto chodzić, a co dopiero wchodzić, skakać po tym, na tym jumpie. Szczerze, normalnie bym był osrany tak chodzić z pochodnią po kuli. Ale tutaj nie mam czego się bać. Wejdź na tą drabinę normalnie, ja pierdzielę. No, okej, okay, podchodzę do drabiny. Ja nie wiem, jak się na nie wchodzi. Tu coś jest pojebane. Ohoho! Szczerze? Nie ma szans, żebym tu przeszedł biegnąc. No i teraz, panie i panowie. Życzę mi szczęścia. Okej, okay, a to jest skok. Jest! Okej, okay, są. Co jest? I'm the king of the world! Okej. Okay. Dostaliśmy achievementa za wspięcie się na kulę. Nice! Okej, okay, tak trasze. Będzie dużo skrapu. I rękawiczki. Okay. Ale na razie to ja poczekam na dzień, bo ja się boję schodzić. Jesteśmy już niedaleko launch site'a. Gdzieś tutaj jakieś M5 może byśmy ogarnęli sobie baskę? Nie wiem, jak się... Bo to jest map, inventor. Musicie mnie straszyć tymi dźwiękami? Nie no, nie można sobie zaznaczyć, ale to jest kupa, nie można sobie zaznaczyć. Co? Okej, okay. Nie mogę za mocno pingować na mapie, bo mogę dostać kika z serwera, to już jest pojebane. Co to jest za dźwięk? Się boję, że to jest helka. No, gdzieś tutaj się zbudujemy. Tak na zadupiu, może nawet pod skałką. A, nieważne. Ogólnie pomimo tego, że jest mniej ludzi na serwerze, to przez to, że mapy są bardzo małe, to naprawdę spoko jest z miejscem. Znaczy, nie z miejscem. Nie chcę się budować, to przejmę. Naprawdę spoko jest, że wiecie, zawsze gdzieś coś się znajdzie. Okej, okay, tu samo się blokują, na szczęście też. Postawimy sobie jeszcze jednego baga i postawimy sobie skrzynkę, do której włożymy... O. Włożymy nasze skarby. Ale to pokracznie wygląda, naprawdę. Okej, okay, postawmy te ceka. Co to za dźwięk? Okay, lepiej nie będzie. I mamy upkeep. Wow, nawet po prawej stronie jest napisane co i jak. Takie ułatwienie. Teraz jeszcze łuki, strzały. Będziemy napierdzielać. Ogólnie w tej wersji można przynajmniej wspinać się po skałach. Nie to co na PC-cie teraz. Widać, że budowana przez kogoś, kto wie, o co chodzi. Okej. O kur... A! Spierdalaj. Ja chcę go zabić. A! Biegnij! Ała! Ała! Fuck! Listo. Okej, okay, nie wygląda na to, żeby mnie gonił. A to musi się tak świecić? Jak przy jajca?
pieczę, to jak to rośnie przez ten beton? To jest Bradley? Klik, 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 klik. Jak on ma taki słaby... O fakt, nie ma słabego zasięgu. Au. Au. A to już coś czuję, że jest kupa. Już nie odzyskam tego ciała. Muszę się z tym pogodzić. Tu gdzieś jest Bradley. Teraz? Teraz już się go boję. Aaaa! Fuck! Tego też się boję. Ależ to się... Ja będę z wami szczery, w to się gówniano gra. Na razie zrobię sobie przerwę, może jutro pogram. Okej, dzień drugi. Tym razem podłączyłem swoje słuchawki. Ogólnie to... Ciekawe, czy znajdzie mi serwer, na którym grałem ostatnio. Okej, znalazło chyba. Ciekawe, czy moja baza jeszcze będzie stała, bo nie wiem, czy mam apki. Ale gram na normalnych słuchawkach. To jest plus. I będę ludzi przynajmniej słyszał. Nadal nie będę ich trafiał, bo z tym może być problem, ale... Okej, śpię. Może to nie ten serwer. To jest tylko random. A nie wierzę, że tamte bugi mi tak szybko zniknęły. Możliwe, że to był ten i ja po prostu nie mam już bugów. Chociaż dziwne. Bo powinienem mieć filtr. Po dniu by się rozwaliły? Nie wiem. Oho. Na tym. Na PC-cie nie ma radiacji tutaj już na takich gównach, a na konsoli jeszcze jest. Pierwszy kill. Nic nie miał, ale pierwszy kill. Wczoraj troszkę pograłem, ale to było tylko taka rozgrzewka. Ktoś jest? Au! Motherfucker. Znaczy słyszałem, jak budował, ale myślałem, że jest w środku. Ale jak już mówiłem wcześniej, ja wczoraj troszkę pograłem, ale... Ciężko mi się w to gra. Tak... Jakoś na PC-cie o wiele lepiej i o wiele przyjemniej. O! Coś tu się dzieje. Okej, idziemy stąd. Gdzie tu były strzały z kałacha? Wiem, że mógłbym się wybudować, ale mogę też spróbować kogoś zabić. Debele. O nie. Okej. To teraz się czaimy. Kurde.
Serio? A mogły być Playsy. To jestem ja. No dobra, przynajmniej mam z tego jakieś łuki i narzędzia. Może tu pełno bazek jest. Może gdzieś koło satelit się postawi. Musi tu tyle ludzi grać. A to co to niby ma być? Co? Dlaczego tam tak wieje? O. To jest teraz mój dom. Bazin, sorry, ale... no niestety. Okej, mamy bazę. Hold X for more options. Clear. Okej. O tak o. Teraz jest git. Ktoś albo próbuje robić helkę, albo złapała go i napierdziela mu w bazę, bo słyszałem rakiety. Tylko teraz no nie wyjdę z bazy i to jest problem. W sumie to chyba nie we mnie, nie? Nie no jak. Zarąbiście. Zarąbiście. Kurde belu. What the fuck? Rajdują! O kurde, ale to gruby rajdzik. No chyba sobie rajd bazę postawili. Jakbym miał DB-ka, ooo. A, no kurwa. Masz, ale ja się wykrwawię. A on też dostał, ale przeżył. No to z dzidą na gościa. No jaj, co se robicie? Tak szybko mnie zlutował, tak? No chodź, no chodź. Po co ci to było? Ale ubiłem typa. Nie ma co się strzelać, szczerze mówiąc, tylko ciach, ciach. Przynajmniej odzyskałem część tego, co miałem, nie? O, spierdale. Hit. Krwawię się! Przynajmniej w krzaku. Chyba będę miał teraz na baga timer. Ja pierdzielę. A nie. Bo to jest easy cutka, on do porobienia jest. What the fuck? To jest koń? Czy to jest koń? Czy na koniu można jeździć? Zaraz się przekonamy. To jest na pewno koń, ale... Strały dupy... Strały dupy... Chciałem powiedzieć...
coś pomiędzy dupa Jasia Karuzela, a strzały muchy będzie wiosna. Strzały dupy. Będzie Jasiu. Powiem wam, nie wiem jak to jest na konsolach tych nowszej generacji, w sensie Xbox Series X i PS5. Ale na tych starszych, pomimo że to jest Xbox One X, a nie ten bazowy Xbox One, no to gra nie chodzi najlepiej. Worek na środku Airfielda to nie wróży nic dobrego, chociaż to wcześniej oni tutaj. O. Bierę. O, następny worek. Powiem wam, że mnie ciekawi, czy ta gra na konsoli zdobędzie jakąkolwiek popularność. Bo wiecie, na PC-cie, no to wiadomo, ona jakoś tam się utrzymuje w tych top gierkach na Steamie, nie? Beka, że można biegać, sprintować w bok. Ogólnie tak, widziałem helki. Słyszałem helki, jak latały. No przecież napierdzielały rakietami. Ale nie widziałem, czy jakieś chinooki, czy coś tutaj lata. No wiadomo, że nie ma samochodów, nie ma koni do jeżdżenia. Widziałem łódki, łódki są. Nie wiem, czy są helki. A, ciekawe. O, tu wygląda coś sociście. Jest śpioch. Penetrator. Okej. Coś jest. O! Sulfur. To ma ta ceka? Pewnie tutaj jest. Szkoda bym mu zajumał... Uuu, kukurydza. Zajumałbym mu... Zajumałbym mu piece, o taką. Pick up. Okej, mamy piecyk. Powiedzcie mi, jak to go nie trafiało. I uważać, bo tutaj się nie pokazuje, czy jesteśmy zagrożeni przez outpost, czy nie. Czy wkurzyliśmy. Obstawiam, że jak go pociechałem trochę tą siekierką, to go to outpost trochę wkurzyliśmy. O nie. No dostał wpięte według mnie. Teraz został wpięte. Jebany jeszcze żyje. I teraz został wpięte. Tak mi przykro. Nie wiem co chcecie, PvP wygrany, tak? Było 1 na 1, uczciwa walka. Doniesione! Easy cut, ale nie otwieraj tej drzwi. Nie. To zamykamy. Idzie noc. To trzeba się chować. W złą stronę. Można postawić sobie piecyk. Your inventory is full. Nie jest full. Czego kłamiecie? Można w piecyku przepalać, wiecie co? El Metallo. Tu nie ma dzielenia łatwego, nie? Na trzy. Co tu się dzieje? Ktoś mnie farmi pod bazą. Ktoś właśnie dostał za to, że farmi.
to miałem wychodzić i się bić, ale to już nie mój problem. Dalej rajdują. Tam ktoś jest. Okej, to nie było do mnie. To było do siebie nawzajem. Wydaje mi się, że jednak nie tutaj walili. Albo gdzieś tam na górę. Tylko nie mogę wejść. Cóż tu się dzieje? Co? Stałe przecika się nauczy, żeby nie napierdzielać tak. Chyba ktoś mu postawił tą kolce przed bazą. Otwarte drzwi i martwy gościu, a ten spierdzielił, tak? Pusia. A nie, w środku jest. Co on tam próbuje wydziwić. On chyba uciekł do środka, nie? To był on. Czy to tu się kurwa dzieje? Tam jest shotgun trochę. No przecież ja cię widzę, kurwa stary. Masz w łokieć. Halo, shotgun trap aktywny? Co tam się od Dianie pawliło? Czy ja sobie właśnie skontrowałem rajda? Please wskocz tu i żeby mnie nie widzieli. What the fuck, co tam się odwaliło? Siarka. Pełno low grade'a. Nie to. Nie ma miejsca. Robimy dwie skrzyneczki i tam idziemy z powrotem. Bo tam jeszcze na pewno na ziemi pełno, albo w skrzynkach pełno leży i temu. Aha. Jo, teraz to sobie strzelajcie. Jeszcze helka leci. O! What the fuck? Ja nie wiem, co tu się pod Janie pawliło. Ale muszę przyznać, że jestem z tego zadowolony. Shotgun trap jest. Okej, okay. Tecek był pełny. W skrzynkach obstawiam, że też będą itemy. Jakieś klucze, to mnie nie obchodzi, ale... To tak. Ogólnie nie pogardziłbym młotkiem, bo to jest workbench dwójka. Młotek? Nie. O nie, to nie jest PC, tu nie można podnieść. Kurde. Ale lipa. Zapomniałem, że to jest gówniana wersja Rasta. No powiem wam, że to
to jest unlucky. Mógłbym mieć Wargłęcza dwójkę za darmo, ale... O, chyba sobie jaja robicie. W skoku. Okej. Wyłącz to, żeby nie wiedzieli w razie czego, że tu mieszkam. Ale ja mam tutaj zasobów, kurde bele. No cóż. No to w takim razie mogę sobie zablokować TC-kę, o, żeby nie mieli łatwo. Szkoda, że nie mam garażówek, no ale na to nic nie poradzę. I na dzisiaj mi wystarczy. Powiem wam, no że pomimo tego, że to na konsoli, to dzisiaj nam się udało coś ugrać, nie? Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.